Witam, z tej strony Paweł Kędzioła. Gracie już w Mini Bridge'a. Mam nadzieję, że sprawia Wam to przyjemność. W Mini Bridge'a będziemy grali jeszcze przez dłuższy czas. Jeszcze musimy się paru rzeczy z niego nauczyć. I na każdych zajęciach będziemy wprowadzać nowe aspekty tej gry. Coś będziemy zmieniać. Mam nadzieję, że będzie to dla Was coraz ciekawsze. Tak tylko dla przypomnienia, możemy grać gry w 5 jakoby kolorów. 4 to są nasze normalne kolory, które mamy w kartach, czyli tref, karo, kier oraz pik. Wówczas w grze mamy atuty, czyli karty, które są bardziej wartościowe od innych kart w innych kolorach. Możemy także grać grę tak zwane bez atut, czyli bez koloru wiodącego. Czyli w takiej sytuacji najwyższa karta w kolorze wyjścia bierze. Tak, w kolorze wyjścia, czyli w kolorze wistu. Mam nadzieję, że to każdy pamięta. Mam nadzieję, że każdy pamięta, iż w grze musimy, jeżeli posiadamy, musimy dokładać karty do koloru. Nie możemy zabrać lewy atutem, mimo że mamy kartę w kolorze wyjścia naszego przeciwnika. Tak? Czyli pierwszą zasadą jest, zawsze dokładamy do koloru. Jak nie mamy, możemy przebijać atutem. Tylko w takiej sytuacji. Wista tutowego już nie gramy. W mini bridge'u mamy karty punktowane. Tak, as ma 4 punkty, król ma 3 punkty, dama 2 i walet 1. Reszta kart, blotek, nie jest punktowana. Co za tym idzie? Mamy w każdym kolorze 10 punktów, 4 kolory, jak już mówiłem, 40 punktów. I tak musimy się nauczyć dodawać swoje punkty. Pierwsze, co robimy, bierzemy karty z pudełek, układamy je kolorami, liczymy punkty. W tym momencie mamy w mini bridge'u nasze książeczki licytacyjne. Pokazujemy, ile mamy punktów. Tak, wykładamy z naszej książeczki wartość punktową, jaką posiadamy. Sprawdzamy, czy na stole wszyscy wyłożyli sumarycznie 40 punktów. Jeżeli tak, przechodzimy do gry, którą znacie. Gramy parami. Od następnych zajęć chciałbym, żebyście się już do tego czasu dobrali w pary i dana para będzie przez całe zajęcia, te i prawdopodobnie następne, grała cały czas ze sobą. Nie będziemy zmieniać składu par. Jeżeli się dobierzecie, to te pary będą parami stałymi. Kto nie obejrzy tego filmu, nie będzie wiedział, to ja mu dobiorę partnera. Jeżeli pary się dobiorą, to bardzo bym prosił, żebyście zapisali wasze imiona na karteczkach i na początku zajęć mi je dostarczyli. Teraz tak. Przeprowadziliśmy tą naszą prostą licytację, czyli pokazaliśmy, kto ile ma punktów. Czyli jesteśmy w tym miejscu, że mówimy. Para, która ma więcej punktów, staje się parą rozgrywającą. Osoba z tej pary, która ma więcej punktów, staje się rozgrywającym, a ta druga osoba, jej partner, staje się dziadkiem. Tak, w tym momencie dziadek wykłada swoje karty na stół. Wyłożenie kart powinno być od najwyższej karty do najniższej w danym kolorze. Tak? Najwyższa karta powinna być przy krawędzi stołu od waszej strony, i im niższa karta, tym idziemy w stronę środka stołu, czyli naszego partnera. Czyli powiedzmy, as przylega do krawędzi stołu po naszej stronie,
Natomiast dwójka jest bliżej środka stołu. Tak, jeżeli jest któraś w kolei. Staramy się ułożyć także tak, w tym momencie jeszcze nie ułożyć, ale przełożyć partnerowi, jeżeli partner nasz rozgrywający wybierze kolor atutowy, to ten kolor powinien się znajdować po naszej prawej stronie. Czyli dziadek pierwsze karty po prawej powinien mieć kolor atutowy. Tak? Dla dziadka jest to prawa strona, dla rozgrywającego jest to lewa strona. Wówczas będzie nam łatwiej zapamiętać w czasie gry, jeżeli rozgrywający wybrał, że gra kolor atutowy, będziemy zawsze wiedzieć, że to jest kolor atutowy, jeżeli leży po prawej stronie dziadka. Tak? Na to zwracam uwagę, to jeszcze też powiem na zajęciach. Po wyłożeniu dziadka rozgrywający wybiera kontrakt, jaki gra. Tak? Może grać grę kolorową, wówczas dziadek te karty przekłada, lub grę w bezatu. Wówczas karty mogą leżeć w sposób dowolny. Tak? Na razie potem wprowadzimy te sobie jakieś zasady. Na razie leżą dowolnie. I następuje wist. To już wiemy, kto wistuje. Osoba siedząca po lewej stronie rozgrywającego i po prawej stronie dziadka. Tak? Czyli osoba wistująca wykłada kartę. Następna karta zgodnie z ruchem wskazówek zegara zostaje dołożona z kart dziadka. Dokłada to drugi obrońca rozgrywający na samym końcu. Tak. Kto wziął lewe, jest wistującym kolejny, aż do skończenia się naszych kart. Na poprzednich zajęciach wprowadziliśmy, że nie rzucamy kart na środek stołu, tylko układamy je przy krawędzi stołu. Na następnych zajęciach też zrobimy pewną zmianę, bo cały czas siedzieliście, że były dwie osoby koło siebie na jednej krawędzi i na drugiej. Na bokach nikt nie siedział. Od następnych zajęć to też zobaczymy, kto już o tym będzie wiedział, kto obejrzał filmik. Bardzo proszę, żebyśmy na początku zajęć od razu wzięli się za ustawianie stolików w taki sposób, żeby cztery osoby siedziały na wprost siebie. Czyli jedna osoba będzie siedzieć na tej krawędzi, druga na tej, trzecia na tej i czwarta na tej. I teraz, jeżeli będziemy odkładać karty, po wziętej lewie, to dwie karty będą ułożone krótką krawędzią do krawędzi stołu, bo ta para wzięła tą lewę, a dwie osoby będą miały długą krawędzią, że tą lewę oddały. Tak? Mamy taki rodzaj pisma, notowania, kto wziął którą lewą. O, tak dokładnie będziemy siedzieć, tak będziemy odkładać kartę. Tak? Po następnej lewie kartę nakładamy delikatnie na poprzednią, no, żebyśmy nie mieli całej szerokości stołu zajętą zagranymi kartami, więc nakładamy kartę jedną na drugą i znowu one wszystkie powinny być w tą samą stronę, tak? Bo ta karta leży poziomo do krawędzi stołu, ale jakbyśmy ją przesunęli, to ona się nałoży na tą kartę, bo ta jest w tym samym kierunku, tak? Krótką krawędzią do stołu. Tu jest znowu długą i znowu krótką. Tak? I tak karta jedna na drugą powinna być
odkładana na stole. Tak? To, co już, to, co dzięki temu uzyskujemy, to jest to, że po zagraniu wszystkich kart, 13 każdego gracza, możemy policzyć, która para wzięła ile lew, nawet jesteśmy w stanie powiedzieć, którą lewę wzięła która para, dzięki temu, że w pierwszej lewie mamy, że ta lewa leży pionowo dla tego gracza, czyli on ją zabrał, jego para to zabrała, kolejne dwie oddali. Jeżeli zabiorą trzecią, to będziemy mieli znów kolejną kartę w pionie, a u pozostałych graczy w poziomie. Tak? I dokładnie wiemy, która para wzięła którą lewę. Ale po grze nie mamy problemu i do pudełka, z którego wyjęliśmy karty, dokładnie w ten sam sposób karty chowamy. Czyli wszystkie karty znajdą się w pudełku dokładnie w takim samym ułożeniu, jak mieliśmy je na początku gry. I tu kolejna rzecz, którą możemy wykorzystać dzięki temu, to jest przeniesienie takiego rozdania na inny stolik. Czyli jeżeli ta czwórka graczy zagra jakieś rozdanie, powiedzmy jedno kier i rozgrywający weźmie 8 lew. Wygrał to rozdanie, wszystko jest prawidłowo. Natomiast brydż jest sportem, tak jak wam wspominałem, i musi być możliwość weryfikacji tego wyniku. Czy jest to dobry wynik, czy może jednak nie najlepszy. Dlatego, jeżeli nasi gracze schowają swoje karty do pudełka, to rozdanie trafi na inny stolik, inni gracze zasiądą i zagrają dokładnie tymi samymi kartami, powiedzmy zagrają też jednego kiera, ale zamiast 8 lew, rozgrywający weźmie lew 10. To mamy przynajmniej porównanie, który rozgrywający grał lepiej, albo którzy obrońcy grali lepiej. Bo w takim wypadku rozgrywający na stole drugim zagrał lepiej od rozgrywającego na stole pierwszym, natomiast obrońcy na stole drugim zagrali gorzej od obrońców na stole pierwszym. Czyli zarówno osoby obrońcy, którzy de facto przegrali pierwszą grę, ale są zwycięzcami, tak jak zwycięzcami są rozgrywający na stole drugim. Czyli dojdziemy do sytuacji, że możemy nie rozgrywać, nie być rozgrywającym, nie mieć punktów w kartach, a być zwycięzcą danego rozdania. To dokładniej wam opowiem na zajęciach, a prawdopodobnie za 2 tygodnie na zajęciach zrobimy sobie już mały turniej, żebyście wszyscy zagrali tymi samymi rozdaniami i porównamy sobie wyniki, kto jaki kontrakt grał i ile właśnie lew zabrał. Dobrze. Przypominam wam cały czas o stronie internetowej, na której możecie grać. Tutaj są jeszcze dodatkowe rzeczy, których nie wprowadziliśmy na naszych zajęciach, które wprowadzimy później. To jest zapis punktowy, tak? Bo tutaj nam strona liczy jakieś punkty. Na razie się tym wielce nie przejmujemy. Tak jak wam mówiłem na poprzednim filmiku, wybieramy
tylko kolor do gry. Jeżeli mamy 8 kart lub więcej w danym kolorze, to warto grać kolor atutowy. Tak jak tu, mam 5 trefli w dziadku, 4 trefle u siebie, w sumie mam 9 trefli, warto mi grać kolor treflowy. Nie warto mi grać koloru kierowego, bo mam tylko 4 do 1, czyli ja mam 5 kierów, a przeciwnicy mają kierów 8. Tak? Czyli oni mają dużo więcej ode mnie. A to chodzi, żebym ja miał więcej, żebym mógł przebijać karty w kolorach, których nie ma. Czyli jeżeli wyznaczę kolor treflowy jako atutowy i przeciwnicy będą grali kiery, bo tak jak powiedziałem, mają ich więcej, mają ich 8, to ja będę mógł sobie tymi małymi treflami, blotkami treflowymi zabrać figury kierowe. Bo przypuszczalnie asa i króla kier zabiorę ja, bo to są najwyższe karty w tym kolorze. Natomiast przeciwnik ma damę, waleta, dziesiątkę, dziewiątkę. To są wyższe karty od mojej ósemki i trójki. Natomiast, tak jak powiedziałem, grając w atut, moja dwójka tref zabierze damę kier przeciwnika. Dlatego warto mi grać często kolor atutowy. Muszę mieć tych kart więcej od przeciwników. Grajcie sobie tu, uczcie się. Tutaj strona, komputer nie pozwoli Wam nie dołożyć do koloru, popełnić innych błędów i na pewno wyciągniecie kolejne wnioski sami z tego, co tutaj zaobserwujecie. To tyle na dzień dzisiejszy. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.